Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku Tajemnic Kryptowalut. Dzisiaj mamy piątek, porozmawiamy sobie na temat oczywiście rynku, przeanalizujemy wykres, zobaczymy co na krypto słychać oraz omówimy sobie potencjalną wygraną Trumpa w wyborach oraz jak może wpłynąć to na rynek kryptowalut. Zapraszam serdecznie. Jeżeli chcesz kupić lub sprzedać swoje kryptowaluty za gotówkę, polecam Tobie sieć kantorów Cashify dostępnych w całej Polsce. Bez problemu znajdziesz kantor w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania. Na hasło Tajemnice Kryptowalut otrzymasz zniżkę przy transakcji. Serdecznie polecam. Zapraszam również do grup tematycznych Tajemnice Kryptowalut. Na grupach znajdziesz najświeższe informacje, newsy oraz wydarzenia z rynku kryptowalut, a linki do tych grup znajdziesz w opisie tego filmu. Ok, zacznijmy sobie od wykresu, później będą newsy i oczywiście temat odcinka, czyli potencjalna wygrana Trumpa. A więc, zacznijmy od Bitka. Dzisiaj, w momencie, gdy ja to nagrywam, jest godzina 15.39 dokładnie, czyli otwarcie Stanów i w tym momencie mamy delikatny, powiedzmy tam, ruch w dół. Swoją drogą jest taka ciekawostka, że zazwyczaj, to już zauważyłem od jakiegoś czasu, że zazwyczaj jak mamy ten pre-market, ciągnięcie tak zwane do Stanów, potem jest w drugą stronę, to co obserwujemy właśnie w tym momencie na wykresie. Zobaczymy, co będzie oczywiście dalej, ale to jest potencjalnie ciekawostka taka, że można sobie to rozgrywać, bo jeżeli widzisz, że ok, powiedzmy tam od 10 do godziny, zobaczcie jak to wygląda, do godziny 14 ciągnął do góry, no to tutaj można zakładać potencjalnego shorta. Zwróćcie sobie sami uwagę w najbliższych dniach, jak to wygląda. Albo lecą do góry, potem spada, albo lecą w dół, potem rośnie, nie? Nie mówię, że w 100% przypadków, bo to by było za łatwe, ale bardzo często faktycznie to tak wygląda, więc polecam tutaj sobie to zauważyć. A jeśli chodzi o szerszą perspektywę na Bitka, no to dalej jesteśmy w tym kanale gdzieś tam jeszcze wzrostowym, chociaż tutaj nam już się struktura troszeczkę tutaj zaliczyliśmy niższy szczyt, tak? Niższy szczyt, co jest delikatnie no, złym sygnałem, tak? Tutaj mamy strefę, od której ostatnio się właśnie odbiliśmy, tworząc ten niższy szczyt. No i zobaczymy, czy dzisiaj, za chwilę mamy w ogóle weekend. Jeżeli wydarzy się coś takiego, że będzie tutaj jakieś tam pogłębienie i może kolejny tutaj niższy dołek, niższy szczyt, no to słuchajcie, lipa, tak? Najlepszą okazją byłoby to, najlepsza sytuacja byłaby taka, gdybyśmy faktycznie tutaj wybili tą strefę i polecieli sobie wyżej. Tylko teraz weź wybitą strefę, jeżeli to jest ta no, dosyć ważna strefa płynności, bo tutaj mówimy o strefie w okolicy 69-70 tysięcy, już tak zaokrąglając, więc no, by było ciekawie, gdybyśmy faktycznie mogli to przebić, a na razie na to się nie zanosi, a jednak trzeba mieć to na uwadze. Jeżeli tutaj będziemy faktycznie rysować kolejne gdzieś tam niższe szczyty, dołki, no to możemy uderzać w kolejne tutaj te strefy płynności, które ja sobie na potrzeby tego odcinka wyznaczyłem wcześniej. I tutaj też nie chciałbym jakoś straszyć, nie wiadomo jak, bo możemy się na chwilę w sumie zatrzymać i porozmawiać o tym. Generalnie ja rynek odbieram w tym momencie jako taki nudny, stagnacyjny. Tak jak pewnie zauważyliście, moje nastroje też w zależności od odcinka się mogę to czasami wahać. Wynika to z tego, że faktycznie jest marazm na tym rynku. Jest nuda, tak. No, nie dzieje się za dużo, można tak powiedzieć. Może to nie jest nuda, ale nie dzieje się za dużo. I teraz ja uważam, że jeżeli czekają nas wzrosty, to to, co się dzieje, jest takim wytrzepaniem po prostu ostatnich niedowiarków, żeby się pokaszowali i już odpadli. Manipulowane to jest oczywiście po to, żeby po prostu otworzyć wtedy bramkę, otworzyć drogę do dalszych wzrostów gdzieś tam w najbliższym czasie. Jest to możliwe, nie wolno tego scenariusza skreślać. Czy tak faktycznie będzie, no to się okaże. I tutaj przede wszystkim bardzo mogło zmienić to wszystko, mogło zmienić całe tutaj sytuację, wybory właśnie Trumpa, które będą miały miejsce właśnie w listopadzie, ale o tym będziemy mówili niedługo. Jeśli chodzi, może jeszcze Solana za chwilę, jeśli chodzi o Ethereum, no to Ethereum mamy cały czas ten kanał spadkowy, niestety. No i teraz w ogóle po ostatnich wzrostach do 2760 Ethereum nam spadło tak naprawdę ponad 200 punktów. To jest dosyć dużo jak na Ethera. No i pokazuje Ether słabość w tej hossie. Spadliśmy dosyć mocno. Tutaj odbiliśmy się od strefy poprzedniej w sumie płynności.
tak? I na razie, powiedzmy, dryfujemy, tak? Załamanie się bitka może również liczyć się, wiązać się z załamaniem Ethera, gdzie następny przystanek może być właśnie 2300 i w drugą stronę, jeżeli Bitcoin by nam chciał tutaj polecieć po tą strefę, polecieć fajnie, no to Ethereum mogłoby również polecieć po ostatnią strefę płynności na poziomie 2750. Przynajmniej na logikę tak to wygląda, aczkolwiek pamiętajcie, że rynek nie zawsze musi być logiczny. Solana. Solana tutaj względem w ogóle wszystkiego pokazuje ostatnio siłę. Nawet są wskaźniki, które porównują Solanę do Ethereum, no i widać, że Solana sobie zdecydowanie lepiej radzi niż Ethereum. Nawet patrząc na ten wykres, tutaj akurat jest 15, ale jak sobie wejdziemy na godzinówkę, ja tu jakiś czas temu rysowałem kanał wznoszący, no i dalej my się kręcimy wokół tego kanału. Oczywiście, jeżeli bitek spadnie, no to nie zdziwi się, jak spadniemy my również do dołu tego kanału, co jest bardzo możliwe, no ale w tym momencie zdecydowanie lepiej wygląda wykres Solany niż wykres Ethereum. Niektórzy nawet przerzucają swój kapitał z Ethereum do Solany. Tak, jest też taka forma rozgrywki. Tak naprawdę w dłuższej perspektywie dopiero będziemy wiedzieli, które było lepsze. A Wy dajcie znać w komentarzu, czy wolicie Solanę, czy wolicie Ethereum. Bo tutaj są dwie szkoły, różnie ludzie do tego podchodzą. Także daj znać w komentarzu, czy trzymasz Solanę, czy trzymasz Ethera, czy może trzymasz jedno i drugie. Zapraszam do wypowiedzi. Troszeczkę jestem tutaj zawiedziony z Ethero. Mianowicie dlatego, że bardzo mocno był hypowany, zwłaszcza w Polsce, pod koniec wakacji, na początku września, mniej więcej w tym okresie. I faktycznie on bardzo mocno gdzieś tam poszedł, wybijając tutaj, to w lipcu był, dobra, w lipcu wybił 5,40, później właśnie we wrześniu znowu poleciał po te 5. Jakby drugi raz zatrzymał się w tym samym miejscu. Oczywiście nie mówimy dokładnie w tym samym punkcie, tylko jakby wskazujemy na strefę. No i faktycznie wbił lekko w tą strefę i nara. Jeżeli ktoś tutaj zagrał pod shorta, no to szacun, bo faktycznie mógł sporo na tym zarobić i fajnie. Jakby na wykresie było to widać, tak? On się odbija jak piłeczka, można powiedzieć, robiąc przystanek tutaj w tej środkowej strefie. Oczywiście jest to wykres dniowy, długoterminowy, no ale jakby minusem jest tutaj to, że Zetero no już nie odbija tak fajnie jak wcześniej, nie pokazuje, jakby trochę ludzie o nim przestali mówić, trochę jakby zapomnieli. No nie wygląda to już tak apetycznie, jak wyglądało. Z drugiej jednak strony, w dłuższej perspektywie, my faktycznie jesteśmy w tej strefie konsolidacji i to widać, tą konsolidację, jest typowy boczniak. Wybicie z tej konsolidacji mogłoby być naprawdę super ciekawe i mogłoby nas poprowadzić po wzrosty, tak? Nawet 2-3x do przodu. Tak to wygląda jak konsolidacja. Czyli znowu mamy dwa scenariusze. Jeden mówiący o tym, że rynek o tym zapomina, że jest lipa i tak dalej, a drugi mówiący o tym, że faktycznie jeżeli będzie konsolidacja, to poleci do góry. Znaczy jeżeli jest konsolidacja i ona się odpali, to poleci do góry. Fundamenty, jeśli chodzi o Zetero, się nie zmieniły. No to Layer Zero, no to jest jeden z ważniejszych ważniejszych technologii w tym momencie na krypto, bo większość bridge'ów odbywa się właśnie przez Layer Zero, przez Stargate, przez ten most. No i jakby ich token no jest jak najbardziej tutaj przydatny, jest jak najbardziej tutaj spoko. Cały token całej technologii, tak? Tylko pytanie, czy ludzie będą chcieli go kupywać, żeby faktycznie gdzieś tam brać w tym udział. Na ten moment nie ma na to narracji, ale często jest tak, że właśnie to jest dobry moment, żeby się gdzieś tam obkupować, tak? Przynajmniej niektórzy tak twierdzą. Zobaczymy. Tutaj znowu na dwoje babka wróżyła, fundamenty się nie zmieniły, sentyment się trochę zmienił, a analiza wykresu wygląda właśnie w taki sposób, jak mówię. No, wygląda nam na razie na konsolidację. Gorzej, jak utracimy te 3 dolary i spadniemy gdzieś tam niżej, no może nie minus 0, ale na pewno jeżeli spadniemy w okolice 2-1, no to może już być fatalnie dla tego tokena. Dobra, dzisiaj tyle, jeśli chodzi o omawianie wykresów. Przechodzimy do dalszej części odcinka. Zapraszam. CoinEx, czyli giełda, do której Was też zachęcam, a link macie w opisie tego filmu. Tutaj generalnie, co mi się podoba, to CoinEx daje takie daily. Tu akurat 25 października, czyli dzisiaj. Krypto newsy. Dzienne makro z Bitcoina, dzienny fokus na Solanie, tak? Następny fokus na Aptos. Bardzo fajnie to jest zrobione, bardzo mi się to podoba i to zaoszczędza też sporo czasu, więc polecam obserwować sobie CoinEx Polska i tutaj na pewno wartościowe informacje będziecie z tego zgarniać. Oprócz tego zachęcam do samej giełdy, ona bardzo mocno się tu fajnie rozwija. Słuchajcie, przypominam Wam tutaj, że na naszym Telegramie, do którego serdecznie zapraszam, bo jest link w opisie tego filmu, pod każdym filmem jest ten link, jest konkurs od ICP Hub Polska i oni tutaj robią kampanię na Zili. Wszystkie zasady są tutaj opisane, nie są jakoś specjalnie trudne. Jest możliwość wygrania nagrody o wartości $500. No to
Grzech się nie schylić. Proste rzeczy. Na Zili jest kampania. Macie 2 tygodnie na to. Ja na pewno jeszcze będę o tym przypominał. Warto wziąć udział, do czego zachęcam, bo nic to nie kosztuje, a ktoś z Was na pewno to wygra. Także zachęcam i życzę powodzenia. Ok, i w sumie 2 artykuły od Piotra Ostapowicza, którego pozdrawiam, ale generalnie tutaj na tym się zatrzymałem z tego względu, że właśnie pokazuje nam narrację z Polymarket, zresztą jakie są tutaj opinie na temat właśnie wygranej Donalda Trumpa z Kamalą Harris. Tutaj na chwilę się zatrzymałem, w ogóle dzisiaj będą dwa tweety od właśnie Piotrka. I generalnie tak, jeśli chodzi o Trumpa, zwróćcie uwagę, że no jego wygrana jest tutaj miażdżąca, tak? No jakby jego tutaj procentowy udział jakby jest turbo większy niż Kamali, prawie 2 razy tyle. Do wyborów zostało tam dosłownie kilka, można powiedzieć kilka dni, więc no nie wiem, co tu musiałoby się stać, żeby Kamala wygrała. Oczywiście trzeba patrzeć na to, że Polymarket to są ludziki z krypto, jak to się mówi, tak? Są tam też ludzie spoza krypto, oczywiście, ale jednak to jest platforma, która w głównej mierze zrzesza kryptowalutowców, tak bym to powiedział. Co nie zmienia faktu, że mają tutaj dużą skuteczność w rokowaniach, tak? Tylko pytanie, czy on faktycznie ma taką przewagę? Trochę bym śmiał w to wątpić. Co nie zmienia faktu, że jednak ma przewagę i prawdopodobnie tutaj wygra to, nie? Bo mi się zdaje, że jednak tak będzie. I teraz tak, 2 rzeczy. Z jednej strony będziemy troszeczkę marudzić, z jednej strony będziemy troszeczkę słodzić. Sami sobie wybierzcie, które będzie dla Was odpowiednie. Jednak to myślę, że trzeba poruszyć obydwa te tematy. Generalnie tak, jeżeli wygra Trump, pytanie, czy my tego już nie mamy w cenach. Wszyscy o tym wiedzą, wszyscy na to czekają. Można powiedzieć, że też rynek już to wycenia w jakiś sposób, tak? Rynek w krypto, więc co by miało to zmienić? Moim zdaniem może być lekka pampa, a później sell the news, jakiś jeszcze mocniejszy dump przed finalnymi wzrostami. Oczywiście, jeżeli wierzyć w cykliczności, bo zwróćcie uwagę, że dalej już jak wchodzimy w las, no to nie ma żadnych triggerów, mamy już ETF-y na rynku, nie mamy nic takiego, co miałoby nas mocno, mocno napędzić, więc będziemy raczej skupiać się na tej cykliczności. Co nie zmienia faktu, że końcówka roku po takim newsie może być naprawdę bardzo, bardzo owocna. Więc tutaj może być bardzo ciekawie, bardzo interesująco i na to należy zwracać uwagę. Więc może być na plus. Jeżeli Kamala by wygrała, w co wątpię, no to co może się wydarzyć? Spadki, ok, ale czy ona nam zadepcze rynek krypto? Wątpię, bo ona jest z tej samej partii co Biden, który de facto w tym momencie no, jeszcze rządzi, nie? Chwilę tam. Co oznacza, że można powiedzieć, że to rynek krypto również już zna. Więc myślę, że na ten moment wybory mogą już być w jakiś sposób wycenione i tutaj, no właśnie, pytanie, co się wydarzy. Ja bym się spodziewał jakiegoś sell the newsa. I tyle, wytrzepania i ewentualnie dalszego rajdu pod końcówkę roku dalej. Pytanie, jak, jeżeli to się wydarzy, tak, czyli dump pod sell the news i później rajd, to pytanie, jak będzie dalej rynek wyglądał, jaka będzie końcówka roku, jeżeli będzie wzrostowa, no to pytanie, czy będziemy się już przesuwać na przyszły rok, że też będzie wzrostowy, czy już jednak wręcz przeciwnie, przyszły rok już będzie sobie taki sobie, nie? Więc trzeba będzie poczekać, zobaczyć, więc no na chwilę obecną tutaj te wybory Trumpa, wygrana Trumpa może dać na pewno nam taki skyrocket przed tą końcówką roku, właśnie w tej końcówce roku, listopad, grudzień, które jak wiadomo dla krypto zazwyczaj były bardzo dobre. I na ten moment właśnie na to sobie czekamy. Jeżeli wygra Kamala, spodziewam się no, gorszego scenariusza, ale też nie takiego apokaliptycznego, jakby niektórzy mieli sobie myśleć, bo to już z nami jest, jej partia rządzi na ten moment, nie? Więc zobaczymy. No jest to na pewno bardzo, bardzo ciekawa tutaj sytuacja, mam też dużo niepewności z tym, ale jednak obstawiam za tym scenariuszem, że jednak Trump wygra i będzie ewentualnie jakiś sell the news, potem right, nie? Nie, jakby no coś musimy obstawić, więc wybrałem właśnie to. A Wy, co sądzicie o wygranej Trumpa? Czy on wygra? Jeżeli wygra, to co się wydarzy? Dajcie znać w komentarzu. I jeszcze jeden tutaj artykuł, właśnie wpis, w sumie tweet od Piotrka. No dzisiaj akurat tak wyszło, że Ostapowiczem pojechałem. Pozytywnie oczywiście, pod artykułem o kryptowalutach na Bankierze. Zwróćcie uwagę, jakie są nastroje. To są jakieś tam losowe wpisy właśnie na tym Bankierze. Jutro lecę do Castoramy nakupić cebulek tulipanów, zobaczymy, może to zdrożeją. To raczej taki globalny, nowy, dla wielu mamonowy bożek, który w białych rękawiczkach raczej dość swobodnie obraca sobie ich mamoną. W ogóle sama składnia jest ciekawa. Inwestujący krypto stracą wszystko. Jakby to z jednej strony pokazuje
Nie wiem, jakie w ogóle tam jest community na tym bankierze, jacy ludzie tam się wypowiadają, ale patrząc na to, że to jest bardzo taki mainstreamowy serwis, no to myślę, że losowi, totalnie randomy. I teraz tak, można powiedzieć, że ulicy jeszcze nie ma, można powiedzieć, że nastroje są bardzo niedźwiedzie, bo jakby ta ulica się przyłącza w momencie, gdy są turbo wzrosty, bo wiadomo, wtedy trzeba ładować się, bo rośnie. Z drugiej strony my też na to czekamy, że tacy ludzie przyjdą i, no i będzie otworzą dla nas, powiedzmy, pewną furtkę, że będzie komu sprzedawać, no bo tak jest na giełdach. Ktoś kupuje, ktoś sprzedaje, nie? No i tutaj jest też bardzo, bardzo ciekawie. Takie wpisy pokazują nam, że my faktycznie możemy być w tym momencie, o którym mówiłem na początku filmu, że taki marazm, taki jeszcze nie wiadomo co, czekamy na te finalne wzrosty i tak dalej, tak? Mamy ten chwilowy moment na wyczerpanie już tych ostatnich niedowiarków, nie? I może faktycznie tak jest, bo takie wpisy nie dzieją się na końcu hossy. Takie wpisy nie dzieją się w momencie, gdy już wszyscy są załadowani gdzieś tam pod korek. No, zobaczymy jak będzie. I na koniec polecam wam, no, polecam. Króla memcoinów tej hossy, czyli Murada. Ma stop Murat i generalnie on tutaj też, on w ogóle to jest taki shiller, że naprawdę bardzo ostrymi słowami rzuca, jeśli chodzi o te właśnie memy i nie memy, ale no porównuję tutaj akurat w tym tweecie, ogólnie jeżeli ktoś się interesuje memcoinami, to polecam sobie go obserwować, porównuję tutaj ile dały zarobić poszczególne tokeny względem właśnie może takich bardziej po prostu takich bardziej fundamentalnych, przykładowo tu jest Ondo, tu jest Pendle, tu jest banana jakiś, tak? Znaczy jakiś, wiem co to jest banana. Banana bot, prawda? Chociaż banana to trochę ma dużo wspólnego właśnie z łapaniem takich memów, bo to jest bot. No i w każdym razie, no, pokazuje nam tutaj przewagę memów, niestety, nad fundamentami. Ta przewaga jest druzgocąca. No, MAGA 12x, VIF 15x. Okej, tutaj mantra, no to RWA tutaj było zakwalifikowane 21 i reszta to już jest 25x w górę. I to jest też bardzo, bardzo ciekawy case, bo niektórzy uważają, że alt season właśnie odbywa się na memcoinach, tak? I ten alt season już z nami jest. Patrząc na taką tabelę, ciężko się z tym nie zgodzić. Dajcie znać, co o tym sądzicie, bo akurat to, jeżeli ta teza jest prawdziwa, przekreślałaby nam, no, dalszy scenariusz hossy. Oczywiście to jest teza i nie musi być prawdziwa, ale na pewno skłania nas do jakiejś refleksji. Dajcie znać, co o tym sądzicie, a ja się już z wami żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach Tajemnic Kryptowalut. Pozdrawiam, cześć!